Pani próbowała odpowiadać? Czyli było tak, że od wczesnego dzieciństwa była Pani pochylnym dzieckiem? Od zawsze, to napisałam, od zawsze miałam świadomość tego, że muszę jeść mniej. I od zawsze, będąc już nastolatką, wiedziałam, że po prostu nie mogę sobie pozwalać na tyle, na ile miałabym ochotę, tylko zawsze musiałam sobie coś odmawiać. I tak mniej więcej od 2000 roku mam zapiski, ponieważ miałam jakiś tam zeszyt, gdzie co jakiś czas zapisywałam swoją wagę i mogę powiedzieć, że tak w 2000 roku ważyłam jakieś 65 kilo, a potem zaczęłam stopniowo przybierać na wadze. W 2002 roku ważyłam 71 kilo, niestety. 76, 75. 75. Dobrze. To jeszcze tyłem proszę, ja sobie Panią zmierzę dokładnie, bo to, co mamy zwykle popodawane w dokumentach, jest bardzo niedokładne. Musimy dokładnie. Troszeczkę do przodu głowy. Do przodu. Ale mam tutaj się oprzeć? Nie. Troszkę głowa do przodu. O tak. Przepraszam, fryzurę troszkę popsuję. 165. Musimy wprowadzić te wszystkie dane. Dobrze. I proszę stanąć sobie tutaj na te metalowe dwie części, tak? Dobrze. Chwilkę czekam. Musimy poczekać, żeby nam waga zmierzyła ilość tkanki. Dobra. Dziękuję.